Do samorządów w całym kraju trafi dodatkowe 14 miliardów złotych. Premier Morawiecki zapowiedział to wczoraj w Rudzie Śląskiej. Sytuacja samorządów jest opłakana, a ich przedstawiciele od dłuższego czasu skarżą się na brak środków. Punktem przełomowym było wprowadzenie Polskiego Ładu, przez który dochody z PIT znacznie się zmniejszyły. Teraz pieniądze wróciły. Co ważne, samorządy same zdecydują, na co je przeznaczą. Które ze śląskich miast dostaną najwięcej i na co wydadzą te pieniądze, sprawdzała Fatima Orlińska. Z tej puli ponad 1 600 000 000 zł trafi tylko do samorządów województwa śląskiego. Włodarze miast, gmin i wsi od miesięcy alarmują, że ich kondycja finansowa jest mocno nadwyrężona, stąd mogłoby się wydawać, że obiecany zastrzyk gotówki ucieszy samorządowców. Pan premier nie może niczego obiecać, po prostu do samorządów wracają pieniądze, które zabrał, czyli można powiedzieć, że oddaje to, co nam się należy. To są pieniądze wypracowane przez mieszkańców poszczególnych miast w podatkach i te pieniądze do miasta wcześniej nie musiały wracać, bo zwyczajnie zostawały w budżecie gminy. Tym sposobem do Sosnowca wróci ponad 51 milionów złotych. Choć jak mówią przedstawiciele miasta, to zaledwie 1/4 tego, co straciło przez zmiany w systemie rozliczania podatku dochodowego. Samorządowcy w przeważającej większości są zgodni, bo nie ujmując istoty i wagi obiecanych milionów, uważają, że to typowe zagranie przedwyborcze. Zmiany w sposobie naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT, czyli od osób fizycznych, i CIT, czyli od firm, sprawiły, że w tegorocznym budżecie na 2023 rok mieliśmy dziurę w postaci 55 milionów złotych. Teraz premier ogłasza, nie tylko premier, ale posłowie rządzącej partii z tego regionu ogłaszają, że dostaniemy 40 milionów. Dostaniemy 40, a gdzie jest 15, tak? Powiedziałem, to tak jak ja bym komuś zabrał 50 milionów, oddał mu 40 i kazał być mu zadowolonym. Pieniądze, które trafią do samorządów, mają wesprzeć finansowanie bieżących wydatków. To rekompensata możliwa dzięki zmianie ustawy budżetowej. Premier wczoraj w Rudzie Śląskiej podkreślał, że to nie pierwszy raz, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskie miasta. Z jednej strony w samorządach, to wszyscy samorządowcy świetnie wiedzą, mamy inwestycje. I tych inwestycji w drogi, w szpitale, w szkoły, w remizy, w żłobki, różnego rodzaju urządzenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo wiele. Ale dla samorządowców bardzo ważne są także wydatki bieżące, z których często muszą rozliczać się na bieżąco. Zobowiązani są umowami, terminami, a każde opóźnienie niesie za sobą niechciane skutki. Wielu przedstawicieli miast podkreśla, że miliony, które mają trafić do samorządowych kas, tak naprawdę pozwolą uregulować płatności niemal podstawowe, takie jak opłaty za media, wynagrodzenia dla nauczycieli, i powiązać koniec z końcem. W pierwszej kolejności cierpią inwestycje, tak? Bo jeśli nie mamy pieniędzy, to inwestycji nie realizujemy i to jest spory problem. Mamy 80 placówek szkolnych, przedszkolnych, budynków administracji, które musimy stale bać o nie, musimy inwestować w nie. No, brak środków w samorządach to gorsze warunki dla naszych dzieci w szkołach. Do Chorzowa ma trafić 40 milionów, podobnie do Dąbrowy Górniczej. Ponad 51 milionów ma otrzymać Rybnik, który wielokrotnie czuł się pomijany przez rząd w przydzielaniu dodatkowych środków samorządom. Dlatego miasto ostrożnie podchodzi do obietnic premiera i wydatki będzie planować dopiero wtedy, gdy pieniądze trafią na konto. W sumie Rybnik na zmianach podatkowych stracił blisko 107 milionów złotych. Według deklaracji szefa polskiego rządu pieniądze do miast mają trafić jeszcze w sierpniu.